A deadly force of nature that struck without warning. Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś przyjrzymy się 10 najgorszym klęskom żywiołowym lat 2000. Many of the villages along the shore are eradicated from the landscape. These people, they lost their homes then, and so far they haven't got their homes back. Many foreign governments and international groups have also pledged to help. Przyjrzymy się najbardziej niszczycielskim i śmiertelnym trzęsieniom ziemi, tsunami, powodziom i innym zjawiskom naturalnym na ziemi z lat 2000-2009. Dajcie znać w komentarzach, które z nich zapamiętacie na zawsze. Numer 10. Huragan Katrina. As its winds reach 39 miles per hour, it becomes a tropical storm and is given a name, Katrina. Pamięć o huraganie, który nawiedził południowo-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych w 2005 roku, jest wciąż żywa. To rozległe zniszczenia i ponad 1800 ofiar śmiertelnych przy braku odpowiedniej reakcji rządu. It was a failure of government at every level. The scale of Hurricane Katrina overwhelmed the Federal Emergency Management Agency, FEMA. They were not prepared for a crisis of that size. Kuba i część Florydy również zostały dotknięte. Około 80% Nowego Orleanu było pod wodą z powodu awarii niekonserwowanych miejskich barier przeciwpowodziowych. Z braku opcji ludzie szukali schronienia na stadionie Superdome. Katrina była jednym z najbardziej kosztownych huraganów w historii, generując szkody w wysokości 125 miliardów dolarów. Numer 9. Huragan Jeanne. Prawie wszystkie z 3037 śmierci miały miejsce na najbardziej dotkniętym przez burzę Haiti. First struck Puerto Rico on September 15th as a tropical storm, but the next day it blasted the island of Hispaniola as a hurricane, and unfortunately 18 people died in the Dominican Republic and 3000 died in Haiti as this hurricane came across Hispaniola. Huragan kategorii trzeciej był najbardziej śmiercionośną burzą 2004 roku, powodując miliardy dolarów szkód, a także ogromną liczbę ofiar śmiertelnych. Ćwierć miliona Haitańczyków zostało bez dachu nad głową, gdy rozległe powodzie i niebezpieczne lawiny błotne zniszczyły wiele domów. This is normally the road going into the town we're going to. And the town is underwater, it is flooded, that's where the majority of the people died and probably far more than I know so far. To deszcz, a nie silne wiatry spowodował większość chaosu, przynosząc gwałtowne powodzie na Karaiby i wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, niszcząc w ten sposób dostawy żywności. The Indian River swallowed up boats, condos and hotels were damaged up and down the coast. Huge stretches of beaches were washed away, people's property, even pools, swept out to sea. Reality hits you and the winds start whipping up and the dune starts to erode and it takes your pool right off your back deck. It's time to move to a little higher ground real quick. Zanim się rozproszył, dotarł aż na północ do New Jersey. Numer 8. Trzęsienie ziemi w Yogyakarcie w 2006 roku. Ponad 5700 osób straciło życie po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Jawę, najbardziej zaludnioną wyspę Indonezji w maju 2006 roku. Epicentrum znajdowało się w pobliżu dużego miasta Yogyakarta i było niestety bardzo płytkim trzęsieniem o sile 6,4 w skali Richtera. Było silniejsze i rozprzestrzeniało się znacznie dalej niż gdyby było głębiej. Zniszczone zostały domy, drogi i infrastruktura, co znacznie utrudniło akcje pomocowe. Wiele szkód zostało spowodowanych słabą jakością budowli w regionie. Upłynnienie gleby i osuwiska pogorszyły i tak już tragiczną sytuację. Numer 7. Cyklon Cedar. Mimo upływu lat, prawdziwe żniwo cyklonu Cedar wciąż nie jest znane. Cyklon uderzył w Bangladesz w 2007 roku, a szacunki wahają się od około 3400 do nawet 15000 ofiar. We had to travel by boat to reach these villages. On the river, it became dramatically clear how powerful the storm had been. Cedar przyniósł wiatr o prędkości około 260 km na godzinę i ogromne fale sztormowe. Oprócz zgonów zgłoszono zaginięcie ponad 1000 osób, a dziesiątki tysięcy wymagały leczenia z powodu odniesionych obrażeń. We've seen first video coming from the coastline showing massive amounts of destruction. We heard from aid organizations saying 60 to 70%
of the buildings along that southern coastline were completely destroyed. Wielu zaraziło się chorobami i infekcjami z wód powodziowych. Cedar był jedną z najbardziej śmiertelnych i kosztownych katastrof, jakie kiedykolwiek nawiedziły Bangladesz, powodując straty w wysokości ponad 2,3 miliarda dolarów. Many foreign governments and international groups have also pledged to help, including the United States, which offered $2.1 million, and the United Nations, which promised $7 million. Tropical Cyclone Cedar was the worst cyclone to hit Bangladesh in a decade. Numer 6. Trzęsienie ziemi w Gujaracie w 2001 roku. 26 stycznia 2001 roku indyjski stan Gujarat nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 7,7. Płytkie trzęsienie spowodowało rozległe zniszczenia w wielu dużych miastach. Zniszczonych zostały setki tysięcy domów, a oprócz tego wiele innych ważnych budynków, w tym dwa szpitale w Bhuj. W wyniku klęski zginęło ponad 20 tysięcy osób, głównie w Indiach i Pakistanie. Ponad 166 tysięcy osób zostało rannych, a zniszczenie upraw spowodowało niedobory żywności. Wiele czasu zajęło naprawienie poważnych szkód i powrót Gujaratu do życia. Numer 5. Europejska fala upałów w 2003. It has already been an exceptional summer, but today temperatures soared higher than ever before. Lato 2003 roku przyniosło Europie Zachodniej gwałtowny wzrost temperatury, co doprowadziło do ponad 70 tysięcy zgonów. Prawie 15 tysięcy we Francji, 12 tysięcy w Hiszpanii, a kolejne tysiące w Holandii, Szwajcarii, Niemczech i Portugalii. Przez ponad tydzień we Francji panowały temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza. What you see over there are the zinc roofs of Paris. People were baking in there. The police were opening doors only to find corpses behind them. Nieprzyzwyczajeni do takich warunków, nieposiadający klimatyzacji ludzie cierpieli na udar cieplny i odwodnienie. Szpitale były przeciążone. Kolejna fala upałów uderzyła w Europę w 2006 roku, zabijając ponad 2000 osób w samej Francji. Whatever you do, be prepared because it is going to get hotter as this heat wave continues. Numer 4. Trzęsienie ziemi w Kaszmirze w 2005. W październiku 2005 roku potężne trzęsienie ziemi wstrząsnęło nie tylko Pakistanem, ale też Afganistanem i Indiami. Skutki były dalekosiężne, ale najbardziej ucierpiał Pakistan, gdzie było epicentrum, które zniszczyło prawie w całości miasto Balakot i spowodowało rozległe szkody w regionie Kaszmiru. Zawaliły się 32 tysiące budynków i zginęło ponad 87 300 osób, a prawie tyle samo zostało rannych. 2,8 miliona ludzi zostało bez dachu nad głową i zginęły setki tysięcy zwierząt. Conditions here for the last 12 months have been really dire for these people. These tents are very, very hot in the summer and in the cold, and the winter is coming. And it's going to be a very, very cold winter, we're told. Then these tents have no insulation and they are perishingly cold. Co gorsza, październik był szczególnie zimny, co utrudniało przetrwanie osób pozostawionych bez schronienia. Było to jedno z najbardziej śmiertelnych trzęsień ziemi w Azji Południowej. Numer 3. Wielkie trzęsienie ziemi w Syczuanie. Trzęsienie ziemi w prowincji Syczuan w Chinach 12 maja 2008 roku było tak silne, że jego wstrząsy rozciągnęły się na tysiące mil, docierając do Szanghaju i Pekinu. The shake wrecked 21 million buildings. Over 5 million collapsed, including over 6,000 schools. W Syczuanie, a w szczególności w mieście Chengdu, zniszczenie szkół spowodowało tragiczną śmierć tysięcy dzieci, które były w tym czasie na lekcjach. Po głównym trzęsieniu doszło do ponad 40 tysięcy wstrząsów wtórnych, a setki z nich były same w sobie poważnymi trzęsieniami. Nieustanne drżenie spowodowało chaos i śmiertelne lawiny błotne. W sumie ponad 69 tysięcy osób straciło życie, a kolejne 18 tysięcy zostało zgłoszonych jako zaginione. Everything they have to live for is now buried in the rubble. This town feels like it's lost its future. Numer 2. Cyklon Nargis. Szósty najbardziej śmiercionośny cyklon tropikalny wszechczasów zabił ponad 138 tysięcy osób. And thousands of homes, schools, businesses and farms were destroyed. 2 maja 2008 roku Nargis wysłał potężną falę sztormową 25 mil w głąb lądu.
Birma nie miała jeszcze skutecznego systemu śledzenia burz i ostrzegania. Nie było planu pomocy ani ewakuacji, a junta wojskowa początkowo opierała się międzynarodowej pomocy. Outside help is crucial. The United Nations says it has made a formal offer to send an assistance, but the ruling military junta has not responded. Niewłaściwe postępowanie doprowadziło nie tylko do niewyobrażalnych ofiar śmiertelnych, ale także do bezdomności i epidemii chorób. Everywhere we went, people looked helpless and desperate. Government food aid has arrived, but people say it's not enough to survive. Każdego tygodnia czekają na Was nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco. Numer 1. Trzęsienie ziemi i tsunami na Oceanie Indyjskim w 2004 roku. Podmorskie trzęsienie ziemi, które 26 grudnia 2004 roku wstrząsnęło dnem Oceanu Indyjskiego, było jednym z najsilniejszych w historii. Z oszałamiającą siłą 9,1 uderzyło tuż u wybrzeży Sumatry w Indonezji, generując ogromne fale tsunami odpowiedzialne za większość szkód. By the time it had finished, maybe 160,000 people were dead or dying. The entire city had more or less been destroyed. 100-metrowe fale zalały części Indonezji, Indii, Sri Lanki i Tajlandii. Większość ofiar śmiertelnych miała miejsce w Aceh w Indonezji. Na Oceanie Indyjskim nie było wtedy jeszcze systemu ostrzegania przed tsunami. Ludzie nie mieli pojęcia. Wielu wciąż znajdowało się na brzegu, a nawet podążało za wodą, która cofała się, zanim uderzyły fale. Just like still not believing what happened. And then when the water just like coming from behind the building like this, like around 10 meters something. It's like, okay, I need to go from here. W klęsce zginęło ponad 230 tysięcy osób, co daje najbardziej śmiercionośne tsunami w historii. And where villages stood, almost nothing is left. Nature feels disturbed, unbalanced. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wbijajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.